Witam serdecznie, z tej strony kończy się Marek Pomala, 77 na swoim kanale. I cóż tu widzimy? Co to za piękne, puste miejsce na świeżego gracza. Owszem, mam tutaj graczy, który trochę już pograłem. Niestety wersja zachęcająca jest do dzisiejszego dnia. Potem będzie kosztowała niespełna 20 zł. Do 1 października. Drodzy mili, dziękuję Wam za subskrypcję, oglądanie, łapki w górę, komentarze konstruktywne, kreatywne, krytyki. Proszę mi wybaczyć, że mi nie stać na to, aby kupić sobie sprzęt wystarczający do tej gry. Dlaczego tak też mówię? Ponieważ wiem, że zdarza się sporadycznie, iż będzie słychać przester dźwięku delikatny, tak przez parę sekund, czyli na ten moment, gdzie będzie na przykład lag obrazu, który zbytnio nie przeszkadza, aczkolwiek dla osób wnikliwych jest do zaobserwowania. Social media, na które możecie do mnie wskoczyć, i cię serdecznie zapraszam, z uwagi na to, że one was informują o a Facebook, na Facebooku posty, gdzie można umieszczać swoich filmów związanych z platformą YouTube i nie tylko, oraz gdzie umieszczam moim zdaniem ważne posty mówiące o, powiedzmy, dniu codziennym, również innych YouTuberów, których uwielbiam oglądać, to ty też tam możesz, jeżeli się zapiszesz, zostawić swój post ze swojego filmu. Za wyjątkiem filmów mówiących o agresji i filmach o trybie XXX, czyli 3x, czyli przeznaczonych wyłącznie dla widzów dorosłych, o treści raczej niepożądanej, także mam tu na myśli o sferach nocnych. To są wyjątki, takie osoby stamtąd będą kasowane, jak i osoby, które, i tu uwaga, są niekulturalne, nie umieją się zachować, odezwać. Robią to umyślnie, bo wiedzą, że mnie to irytują. Natychmiastowo dostają butę na live'ach, jak i na wypowiedziach pod filmami. Także nie przedłużając, jeszcze raz się dziękuję wszystkim subskrybującym, polecającym, oglądającym, łapującym, komentującym i zapraszam do oglądania. Nie wszystkie szczegóły w tym materiale będą czytane. Tekst po angielsku jest tłumaczony na polsku. Mam nadzieję, w dwóch kolorach i na polski język, czyli to, co mówią w grze, jest tłumaczone. Będę się starał to skrótowo omówić. Tworzymy postać. Raz, dwa, trzy. Dajemy. Bierzemy sobie tą. Nowy agent. To są trochę popyka. Oczywiście jeszcze raz uprzejmie proszę o wyrozumiałość i zaakceptowanie filmu takim, jakim jest, z uwagi na to, że jeżeli chodzi o gatunek filmu, znaczy gatunek mojego peceta, no nie stać mnie na lepsze uzbrojenie, lepsze podzespoły, zespoły, jakby to nie chciał nazwać. Natomiast staram się z probykiem, którego poważam i szanuję, również za koleżeństwo, jak i pomoc, którą staram się mu odwzajemnić, bo inaczej nie jestem w stanie. Czyli też mu staram się pomóc, powiedzmy, podciągnąć humor. Lub też go właśnie tak jak teraz probyka reklamować. Pozdrawiam Smoka, pozdrawiam Wege, który mi pomaga. Smoku pomaga mi w Discordzie. Vega pomaga mi co do PC-ta, że ma wolny czas, to dzięki niemu mam na czym obrać filmy, między innymi. No i cóż, mamy kobietę, prawda? Losowo. O! Thank you.
O, niech będzie kobieta. Zagram kobietą. Wybierz tu. Twarz, oczy. Moje piękne oczy będą w tej postaci zielone. Wybierz. Powrót. Włosy. Nie. Tak. Chociaż są tu też inne włosy. Są, ale ta jest idealna moim zdaniem. Wybierz. Powrót. Będę się starał zmieścić do tej mili, żeby materiał nie był większy niż 1 h. Odcień skóry. Damy w połowie. Mamy odcień fryzury. Fiolet. Wybierz. Powrót. Maskujące. Czy są więcej maskujące barwy? Za lekki. O, idealny. Nie no, ten był idealny. Chociaż. O! Piękny. Wybierz. Powrót. Jeśli chodzi o tatuaże, to poproszę ten. Powrót. Tatuaż na bicepsach. Powrót. Na nogach. Ale nic nie widać. Dobra, niech będzie tak. Jak na złość i na tej nocy co się patrzysz, nie? O, dobra. Powrót. Czyli tak zwane znaki szczególne. Trapencje. Wybierz. Czyli w sumie niepotrzebnie kolor zrobiłem, ale powrót. Okulary. Odblaskowe. Wybierz. Psychromy. Bluzka. No nie, no maskująca. No dobra, tak będzie. Wybierz. Powrót. Spodnie. Okej, okay. Wiesz.
Powrót. Obuwię. Wybierz. Conference Gravis SD Division 2. A w języku angielskim ta gra się nazywa. Tom Clancy Back Road S the Division 2. Okej, okay, wolę język angielski. No i to by było tyle z postacią. Wybierz kategorię. I to jest nasza postać. Jedziemy z koksem, panie i panowie. Potwierdzając. No i mamy naszą bojowniczkę. O, sprawiedliwość. Grzeczność. Czyli no chuligaństwo, no złodziejstwo. Over here, agent. Meet me at the gate. He's coming, he's coming, let's go, move it! Agent, follow me! I need backup! Jump over it! I got you! Hostile threat detected. Take cover! Got him, Azazel! Coming! Behind that barrier! Incoming hostile! Keep firing to take them out! Oh, they keep coming! Hold the line! Uratowaliśmy agentkę. I tu pośladki spinam, drodzy mi. Tu pośladki spinam. Ta gra warta jest mojego, że tak powiem, najwyższego uwagi i koncentracji. Tego rodzaju gry naprawdę mnie tak jara mocno, że jestem gotów za nią zapłacić. Chociaż ktoś powiedziałby, że to jest śmieszna suma, ale dla mnie jednak wysoka. Popatrzcie się za przepiękna grafika. Normalnie na wspaniałym silniku i tu widać ewidentnie, że twórcy dbają o graczy. This is a distress code. The coordinates for Washington DC. How is this possible? Get down! Everybody get down! Someone has to stay. We can't just leave these people here. Whatever happened, it needs to be fixed or it's all over. You go! I'll do what I can here. Go!
Excellent! Naprawdę epicko to wygląda. Epicko, no niemiłosiernie epicko. We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. He's beautiful. We are a resilient species. When our society collapsed, we found ways to go on. And now, for the first time in centuries, what we want is also truly what we need. In the face of disaster, we helped each other. We built new communities in the ruins of the old. We adapted. We survived. Established a new normal. But there are also those who build nothing, create nothing. Hyenas preying on the weak. They've made our world bleed. But we don't stand alone. A brave few have sworn to protect us and save what remains. They unite us. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, no. Who can save us then? Przeidealny obraz. It's been 7 months since the outbreak. Jak na moje możliwości? We still live in fear of the virus, the green poison. The real danger is out there, waiting. Okej. Rzecz się gdzie właśnie nie robię. I aby czasu oszczędzić. Incoming alert on the SHD emergency channel. Flash priority. The base of operations is under attack. Hostile forces have breached our southern perimeter. We are in need of immediate assistance. Repeat, need immediate assistance from any nearby agents. Thank you.
Oczywiście, jak i w pierwszej wersji, tak i w tej wersji są zakamarki, przy których można znaleźć paczuszki, a w nich itemy związane z grą. Więc dlatego nie da się, nie da się. Powiedzmy, że jeżeli wiesz, w którym miejscu są, mamy ścinę pierwszą i pierwszą paczkę użyj. Plecaczek. Jest zmiana. Jak widzimy, jest wytłumaczenie co do plecaka. Także tutaj na przykład jest zabijając wrogów oraz otwierając zasobniki. No i właśnie. Dobra. Ja po prostu tych informacji nie będę czytał. Powiem tylko tyle, że... O! A to co? Dostaliśmy coś. Po prostu będziemy mieć to uwizualnione w podsumowaniu gry. Ok. To samo jest, jeśli chodzi o charakterystykę postaci. To jedną przeczytam. I tyle. Czyli po prostu skracam maksymalnie czas nagrania. Były naboją. Także tu cały teren można szukać. Jak widzieliście, wszystkie skrzynki, czy też plecaki, które będzie można znaleźć w różnych miejscach, one się jakby podświetlają na taki delikatny pomarańcz. A teren jest do zbadania na obszerny, jak widzimy, no nie? W szczególności, że są tutaj co do nich zadania. Je. To jest granat. Okej. Division agent heading north toward the White House. Looks like they've cut down a group of hyenas and are headed this way. Agent, if you can hear us on this frequency, keep pushing forward and blindside these bastards. No i oczywiście na terenie możemy znaleźć paczkę.
Im więcej ich podniesiemy, tym lepiej dla nas. Że ja idę w te paczki, które wiem, podniosłem. Spokojnie, no. Wiem, gdzie są te paczki, nie wiem. Przez krzaki nie przejdziemy, musimy wracać taką samą ścieżką, jaką my tutaj podążyli, ale na luzie, no nie? Ja mówię na luzie, no, ale tak naprawdę to spinam po siatki, no nie? Bo tam jest to nie kojarzę. Ale chyba jeszcze było w tym budynku. Albo raczej koło tego budynku. Aha, dobra. Tutaj mnie nie było. Ale tutaj nie ma gdzie nic. No zakładam, że nie będzie nic i do prostu wychodzę już na wroga. Lepsza jest tamta strona. O, brzęk. No.
No wystarczy oba. A powiedz, a. No, jak taką przesteczkę. W tym momencie dostaliśmy PD 100. Wejdź do skrzyni. To nie, to później. To później, damy sobie radę bez tego. Granatki. Zobaczymy, czy coś na podium było. Na podium nic nie było. Tu też nic nie było. Kalinistry. Mogłem celować te kalinistry, ale... Okej, coś tu mamy. Nie. Dobra, spróbujmy jeszcze zobaczyć coś może po przeciwnej stronie jest. Oprócz tych kalinistrów, ale nic tutaj nie widzę. Okej, tu nam już wygasili stronę i jesteśmy, można powiedzieć, swojego rodzaju w sztabie. O, kopuł nie ma. Baza operacyjna. To jest ten słynny biały dom. Coś tu można zaiwanić. Nie, raczej nie. Proszę, ale ten koleś powinien, kurde, pomóc. Udzielałem tej pomocy. I to każdy człowiek powinien umieć, bez wyjątku. No chyba, że nie ma kończyn górnych. Hey, thanks for the help out there. You should check in with Manny, our coordinator. Upstairs in the blue room. Tu jest nasza paczka.
Wiecie? To powinniśmy umieć. No ale dobrze. Idziemy do... Po legendę, czyli... Dowiemy się, co w trawie piszczy, drodzy mi. This is you. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here? Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. By the way, Agent, head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. You're gonna need the edge. Okej, drodzy mi, na tym sobie pozwolę zakończyć pierwszy odcinek z tejże jak prześlicznej gry. I zapraszam was na drugi odcinek z tej serii. Tom Clancy Back Protest The Division 2. Także ja uważam, że ta gra jest dla mnie warta spinania pośladków, czyli totalnej uwagi. Mi się w tą grę gra prześwietnie, wręcz rewelacyjnie, pomimo tego, że karta jest GT 740, 8 RAMów, procesor 5-rdzeniowy Intela. Także ja ślicznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli ci się filmik spodobał, to proszę zasubskrybuj dzwonkiem, aby dzwonek miał skrzydełka. Jeśli jesteś w stanie, poleć swojej koleżance, koledze w pracy, w szkole. Zapraszam do rozmowy na Facebooku, Discord chat, Instagram i przyszły Twitter będzie w opisie pod każdym już filmem. No i cóż, dziękując za oglądanie, jeszcze raz ślicznie i wyrozumiałość, zapraszam na kolejny, czyli drugi odcinek z tejże serii, czyli dzisiaj nagrywam do maksa, a podejrzewam, że będą w kolejności, ile mi się uda nagrać, bo wiecie, że jest płatne, znaczy do dzisiaj jest jeszcze za darmo, no nie? Za późno się dowiedziałem. Także jeszcze raz ci dziękuję. No i cóż, bądźcie przede wszystkim dbający o zdrowie i szanujmy się nawzajem. Hej, hej.